Wielu z Was zadawało mi to pytanie w komentarzach, więc pomyślałem, że wykorzystam to jako pretekst, żeby opowiedzieć trochę więcej o lekach, które biorę, jak i także o neuroprzekaźnikach, na jakie działają. Właściwie już od wielu lat moja terapia ustalona jest na dwóch lekach. Jest to olanzapina, którą biorę w dawce 5 mg na noc. Jest to neuroleptyk drugiej generacji, tak zwany atypowy, co oznacza, że oprócz na receptory dopaminowe, jak każdy neuroleptyk, działa również na receptory serotoninowe. Dopamina jest hormonem motywacji, tak można go podsumować. Często jest kojarzona z hormonem jako hormon przyjemności, chociaż to może być nieco spore uproszczenie. W każdym razie na pewno wiemy, że nagły spadek dopaminy, na przykład po zażyciu narkotyków, kiedy mamy zjazd, wtedy objawia się to wielką nieprzyjemnością. W takim sensie można go definiować jako hormon przyjemności. Serotonina, oprócz regulowania wielu funkcji życiowych, odpowiada także za sen, więc tutaj, skoro neuroleptyk podwyższa ten poziom serotoniny, wpływa to pozytywnie i zwiększa ilość snu. Dzięki temu śpię zdecydowanie dłużej, często niestety za długo, ale też jem więcej. Myślę, że te skutki uboczne, teraz widzę je też nieco jako pozytywne, ponieważ podczas odstawienia leków wpadałem często w bezsenność, trudno było mojemu ciału wypocząć, a jedzenie, zwiększone łaknienie też jest pozytywne, ponieważ podczas ostatniego odstawienia, które trwało raptem 3 tygodnie, moja waga spadła o 4 kg do 71 kg, co przy wzroście 192 cm naprawdę nie jest dużo. Drugim lekiem, który biorę w ilości 750 mg na dzień, jest węglan litu. Ma on działanie przeciwmaniakalne. Jest to lek, który zwiększa wychwyt zwrotny noradrenaliny. Jej zmniejszenie, które indukuje lit, sprawia, że się mniej lękamy, więc to jest to działanie uspokajające, które mam. Skutkiem ubocznym tego leku jest to, że muszę go wydalać, więc częściej chodzę do toalety. Warto powiedzieć, że tak zwana odpowiedź terapeutyczna, czyli generalnie jak bardzo dowalą ci skutki uboczne, jest kwestią indywidualną i dlatego każdy powinien konsultować, dobierać leki pod okiem specjalisty, psychiatry. Proces znajdywania tych konkretnych leków, a także dochodzenia do niskich dawek po kryzysach, żeby jakby jak wszystko się ustabilizuje, jest często długotrwały i często wymaga wielu poświęceń. Życzę Wam, żebyście mieli mnóstwo wytrwałości i determinacji. Nie rezygnowali zbyt szybko, kiedy jeszcze ten pożar w Waszych głowach nie został całkowicie ugaszony. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Dziękuję, że oglądasz mojego bloga. Jeśli doceniasz to, co robię, wesprzyj rozwój psychicznego pojednania na Patronite. Wiele pomocnych w kryzysie psychicznym treści znajdziesz na blog.psypo.pl. Także tam informacja, jak w inny sposób możesz udzielić mi wsparcia.